Uwaga, materiał zawiera spoilery. Dużo spoilerów. Jeśli nie grałeś jeszcze w grę, a zamierzasz, to zalecam wyłączyć film, by nie psuć sobie zabawy. Zrobiony materiał kieruje do osób, które zagrały w grę i a. zakochały się w niej, b. nienawidzą jej i gardzą. Czyli dla osób po skrajnych stronach barykady. Materiał ma przybliżyć, dlaczego odbiór gry został w taki sposób potraktowany. Nie będę bronił ani jednej, ani drugiej strony, ponieważ obie miały prawo zareagować na swój sposób. I ta reakcja wynika z pewnych założeń twórców, którzy to zapędzili graczy w kozi róg. Z drugiej strony trzeba pogratulować Naughty Dog, że wojenka prawie dorównała tej zielono-niebieskiej. I to jeszcze wśród swoich fanów? Wow. I od razu sobie ustalmy, gra nie jest tak wybitna, jak niektórym się wydaje, oraz nie jest tak zła i siejąca propagandę, jak niektórzy twierdzą. Zacznijmy może od najistotniejszego, czyli znaczenia wątku fabularnego. Gra od samego początku bazuje na filmowości. Wstęp praktycznie mógłby się obyć bez używania kontrolera, ponieważ przerywniki filmowe są dość długie, przez to, że gra jest mocno nastawiona na opowieść. The Last of Us to przeciwieństwo Dark Soulsów, także jeśli ktoś jest niecierpliwy i bardziej zależy mu na ciągłym sterowaniu postaci oraz nabijaniu do kolejnych leveli, to gra nie jest dla niego. Pierwsza i druga część to mimo wszystko interaktywny film z bardzo zaawansowanym gameplayem, któremu może pozazdrościć sam David Cage, twórca takich hitów jak ostatni Detroit Become Human czy wcześniej Heavy Rain. Przez ostatni rok z ciekawością zapoznawałem się z opinią wśród graczy. Praktycznie większość komentarzy pod artykułami lub wpisami na przeróżnych portalach starałem się przeskanować. Nawet jeśli pojawiały się skrajne emocjonalne komentarze bez uzasadnionej krytyki, to miały one jakiś ukryty fundament uzasadnienia. Przykładowo, śmierć Joela przyszła zbyt szybko. Ewentualnie mogła nastąpić w kolejnej części. Przecież Joel to kluczowa postać niczym Kratos w God of War. Po pierwsze, postacie takie jak Kratos, Nathan Drake czy Geralt to nie są postacie niezastąpione, o czym pewnie w niedługiej przeszłości się przekonamy, ponieważ podwaliny zastępstwa pod te postacie twórcy już dobrze sobie zaplanowali. Chciałem tylko powiedzieć, że w tej kwestii nie ma co się przyzwyczajać do określonej postaci, bo jeśli scenariusz jest dobry, a zastępstwo jest charyzmatyczne na tyle, by przyćmić poprzednika, to większość graczy kupi takie rozwiązanie. Przywiązywanie się do postaci w grach jest nieco konserwatywne i powiedziałbym nawet patologiczne, bo ogranicza nas samych przed poznaniem nowych, lepszych, growych doznań. Przykład? Tommy Vercetti. To nadal świetna postać w naszej pamięci, ale nie oszukujmy się. Chcielibyście grać nim w San Andreas, czwórce oraz piątce? Oczywiście niektórzy z was powiedzą, że pewnie, że tak, ale w ten sposób nie otrzymalibyśmy tak klimatycznej gry jak San Andreas lub GTA 5 z trzema postaciami, która każda z nich jest na swój sposób bardzo charyzmatyczna. Czwórki nie wymienię, bo wiem, że nie każdemu podszedł Nico. Jednak muszę również posypać głowy popiołem, ponieważ nie wszystkie zastępstwa są dobrym rozwiązaniem. Przykład? Gears of War. Zastąpienie Marcusa Fenixa przez Kate Diaz było po prostu z dupy. Bez żadnego podłoża fabularnego na podstawie pierwszej trylogii. Dorobili sobie fabułę od części czwartej, która nie była tak dobra jak trylogia i nie ma co się oszukiwać. Nie wyszło. Ale wracając już do Joela. Jego historia w jedynce została praktycznie zamknięta, z lekkim uchyleniem drzwi w razie czego. Pustkę po śmierci swojej córki wypełnił uratowaniem Ellie. Lekarz, który mógł podjąć się stworzenia szczepionki, nie żyje. Pociągnięcie tej historii dalej byłoby na siłę, no bo co dalej byłoby misją Joela? Patrole z Tomim? Porwanie Ellie przez jakąś nową grupę, która dowiedziałaby się o jej odporności na wirusa i chcąca zrobić to samo, czego nie udało się poprzednio? Przecież to byłoby odgrzewany kotlet. Joel jest po 50, znalazł schronienie, swój cel zrealizował. Można powiedzieć, że poszedł na emeryturę. Rozumiem graczy, w końcu wykreowała się w świecie gier kolejna ikoniczna postać, która jest charyzmatyczna. Większość graczy z tą postacią się utożsamiało, czy względem bólu jaki przeszedł, czy bycia aroganckim twardzielem szukającym sprawiedliwości. Jednak większość fanów, w tym i ja, błędnie zrozumieliśmy plan twórców na tą grę. Nie snuję domysłów, że twórcy mieliby już pomysł na dwójkę od razu po zrobieniu części pierwszej. W końcu w części pierwszej młoda Ellie rozwala bandytów jak Ciri w Wiedźminie. Dlatego nikt przed ogłoszeniem dwójki się nie dziwił, że to właśnie ta postać będzie grała główne skrzypce w części drugiej. No i tak się stało, no więc czy to źle, że tym razem losy charyzmatycznej dziewczyny będziemy śledzić z pierwszej perspektywy? Nie, jeśli scenariusz zostanie dobrze napisany pod tą postać. Czy śmierć Joela była potrzebna? Nie była potrzebna, bo po zapowiedzi części drugiej gracze mogli się domyślać, że schemat zostanie podobnie poprowadzony jak w części pierwszej, czyli że tym razem głównie będziemy sterować Ellie, ale przyjdzie moment, w którym wpadnie w tarapaty i to Joel będzie ją ratował. A wyszło znów na odwrót. No prawie, bo Ellie nie dała rady.
Czy pomysł na Joela nie był nieco przestrzelony? Nie, ponieważ taki zwrot akcji to opad szczęki dla każdego, który do tej postaci się przybliżył. Scena wywołała gniew, smutek, poirytowanie, a nawet wkurwienie graczy. O to też chodziło, o odważne ruchy. Tyle tylko odważne ruchy powinny być logicznie poprowadzone dalej, tak by konsekwencja dalszych kroków miała jakiś morał dla nas samych, a Naughty Dog zamiast w taki sposób to poprowadzić, to wpędziło graczy w kozi róg pod postacią zemsty i odkupienia. I wszystko byłoby fajnie, bo motyw zemsty i dodatkowo odkupienie jest świetnym moralnie jakiem podsumowującym. Problem w tym, że właśnie ten motyw został spierdolony. Historia zaślepiającej chęci zemsty, która skutkuje wyniszczeniem. Okej, może zacznijmy od relacji Joela z Ellie w części drugiej. Od strony Ellie jest ona po prostu chłodna, a fundamentem jest oczywiście nieszczerość obu postaci. Pierwszy okłamał drugą, druga o tym nie wie, ale nie powie mu tego wprost. Później powie, ale ma żal do niego o to, że uratował jej życie, a ona chciała uratować miliony istnień. Połowicznie rozumiem powód złości Ellie do Joela, ponieważ Joel bez jej wiedzy zadecydował o jej losie. Ale co lepsze, te skurwiesyńskie świetliki również zadecydowały za nią i co więcej, chciały ją zabić z zimną krwią bez zapytania, a to wszystko dla wyższego celu. W części drugiej to Joel dostaje po dupie od Ellie. To Joel ma być tym Chrystusem, który ma zostać ukamieniowanym przez Ellie oraz koniec końców przez następców świetlików. Bez Joela pewnie Ellie po wyjściu z Bostonu zaliczyłaby kulkę w łeb lub zostałaby zabita na stole operacyjnym. A teraz jest wolnym człowiekiem i żyje w miarę bezpiecznym miejscu. Mimo wszystko ma ogromny żal i piętnuje każde decyzje z Joela. Twórcy nie dość, że napiętnowali bohatera poprzedniej części, to nawet nie pozwolili mu się zrehabilitować w czasie rzeczywistym. Dlatego scenarzysta musiał ocieplić wizerunek Joela w retrospekcjach, które ma miejsce na przykład podczas wyprawy do muzeum. Ellie, mimo już w miarę dorosłego wieku, to nadal zachowuje się jak gówniara. Jej reakcje są niezrozumiałe, dryfuje od jednego brzegu do drugiego. Najpierw Joela nienawidzi, by później zabawić się w Rambo w ramach zemsty na Joelu, a to wszystko przez poczucie winy. Na samym końcu nie dokonuje aktu zemsty i się poddaje. Jest to dość niejasna scena i bardzo nielogiczna. Czy zabicie kobiety w ciąży nie powinno być już momentem, w którym bohaterka powinna odpuścić? Oczywiście Ellie odpuszcza, ale nie do końca, ponieważ Abby zabija jednego z przyjaciół i prawie zabija Tomiego. Abby ma okazję zabić, podrzynając gardło osobie, na której zależy Ellie. Jednak Abby trzeźwieje w momencie reakcji jej nowego przyjaciela. Kolejny absurd to Tommy, który przychodzi po pewnym czasie do Ellie i stwierdza, że trzeba zabić tą sukę, ale ja nie mogę, bo jestem ślepy, także no wiesz, sama będziesz musiała ją wytropić i zabić. No i Ellie to robi, ale w sumie tak nie do końca. Czujecie te ciągłe dryfowanie i odbijanie się w konsekwencjach? Podczas gry bawimy się świetnie, ale kiedy podsumujemy sobie wątek fabularny, to nagle dopada nas myśl, kurde, ale coś tu nie gra. Gdzie tu sens, gdzie logika? Ano właśnie tu. Zemsta, jak wspomniałem wcześniej, miała wiele ofiar po obu stronach barykady, ale jak przyszło do jej dokonania, w tym przypadku Abby na Joelu, pozostaje tylko odkupienie swoich win. Po dokonanej zemście Abby wyczuwa konsekwencje w postrzeganiu jej osoby przez swoich znajomych. Jej misja dobiegła końca. W pewnym sensie nie czuje się jak u siebie. Wątek jej miłości też jest nieco niezrozumiały i patologiczny, bo mimo wszystko czuje się odrzucona. Zamiast odpuścić i iść dalej, to doprowadza do zdrady i burzy obcy związek. A kulminacją tego jest wcześniej wspomniany wątek zabrania na misji ciężarnej kobiety. Brak logiki w przypadku obu bohaterek od razu rzuca się graczom w oczy. Problem pojawia się w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że oceniliśmy świadomie działanie gry z kanapy. Bo dla nas to tylko gra, interaktywny produkt, dla nas to tylko wydumana historia jak w każdym innym filmie, ale czy taka historia nie mogła wydarzyć się naprawdę? Nie słyszeliście nigdy o nielogicznych sytuacjach z prawdziwego życia? Zasłyszane od znajomych, sąsiadów, telewizji informacyjnej, czy nawet sami w takowej braliście udział? Wybory nielogiczne spowodowane przez nagły impuls to po prostu ludzka rzecz, bo nie chcę nazywać tego wadą. Abby ryzykująca życie swoich przyjaciół? Sytuacja 50-50. Gdyby ktoś jej powiedział i przewidział, że wszyscy umrą i tylko ona zostanie, a następnie poparłby to dowodem, to nie ważyłaby się ryzykować życia swoich przyjaciół. To, że jest samolubna i patrzy tylko na swój interes, nie oznacza, że jest samolubną suką. Przykład: ratowanie Jary i Lewa, czy darowanie życia Didy. Ellie to samo, ciągle obrażona na Joela. Kiedy ten chce być dla niej jak ojciec, w momencie utraty jego, zaczyna tego żałować i mieć pretensje do siebie, poprzez co szuka odkupienia w postaci zemsty. Moment, w którym ściga Abby i koniec końców dochodzi do bezpośredniego pojedynku, Ellie doznaje porażki, bo nie dość, że ten pojedynek wygrała Abby, to jeszcze oszczędziła Dinę.
Etap z mieszkaniem na jakimś ranczu to po prostu upadek Ellie. Nie osiągnęła swojego celu. Cierpienie spowodowane przez brak wybaczenia Joelowi tylko się nasila, a kulminacją tego jest wizyta Tomiego, który wymusza wytropienie Abby. Poczucie winy oraz zobowiązanie się Tomiemu, by dopaść Abby, to wynik tego, jak bardzo Ellie była wcześniej zarozumiała, a teraz tego ogromnie żałuje. W kulminacyjnym momencie nie potrafi być asertywna i po prostu odmówić, bo nadal jest dzieckiem, które jest prześladowane przez przeszłość. Dorosłość osiąga w momencie, kiedy nie postanawia zabijać Abby i odpuszcza, widząc Lewa jako siebie, kiedy to z Joelem przemierzali cały kraj. A teraz moje ulubione. Lewackie ideologie. Neil Druckmann stworzył postacie bardzo labilne i infantylne. W mojej opinii nie chciał tu przekazywać żadnych swoich ideologii typu woman power, LGBT itp. Abby i Ellie to tak rozchwiane emocjonalne postacie, że każda kolejna decyzja nie miała być logicznie rozwiązana. No chyba, że mówimy o likwidacji przeciwników niczym Hitman. Okej, polecę trochę tutaj po bandzie i wtrącę swoje subiektywne myślenie na dość śliski temat. Wracając do genderowych spraw związanych z Lewem. Takie rzeczy dzieją się na świecie i nawet w Polsce. To, że dziewczyna lub chłopiec nie są akceptowani, a następnie później postanawiają ogłosić światu decyzję o zmianie płci, nie bierze się z dupy, ponieważ powyższe decyzje są spowodowane przez określone czynniki, które wywarły na to wpływ. Polecam przeczytać Wam artykuł Miłość w czasach zarazy, który znajduje się na Onecie. I wiem, każdy duży portal ma swoje za uszami, ale tym razem nie sugerujcie się tym. Artykuł jest mocny dla każdej strony, czy to prawej, czy lewej. Naprawdę polecam. Wracając już do tematu Lewa, to z jego akceptacją jest identycznie. Plany jego wioski na niego lub ją były nieco inne. Strach sprawił, że z dziewczynki w głowie przerodził się chłopiec. Presja wymusiła ucieczkę i domino samo już poszło. Czy to są lewackie ideologie wciskane na siłę? Uważam, że nie, ponieważ w scenariuszu dostaliśmy wyłożone czarno na białym działania oraz ich konsekwencje. Jednak muszę przyznać, że jedna rzecz została dorobiona i wciśnięta na siłę. To Dina oraz jej seksualność, a następnie przełożenie to na relacje z Ellie. Uważam, że ten element został dorobiony pod dziurę w scenariuszu. Ale jak już jesteśmy w temacie kreacji, reżyserii, tworzenia historii, to... To nie był dobry czas na grę z taką opowieścią. Zdziwilibyście się, ale gdyby gra miała premierę w 2010, prawdopodobnie graczom w ogóle temat seksualności postaci by nie przeszkadzał w grach i prawdopodobnie gra dostałaby z automatu dychę od każdego. Problemem jest niestety to, co obecnie dzieje się na zachodzie, a dokładniej w popkulturze. Hollywood choruje na poprawność polityczną oraz promowanie homoseksualizmu. W momencie, kiedy zostaje nazywany konserwą i homofobem, już tłumaczę swój osąd. Głównie chodzi tutaj o wrzucanie historii o homoseksualizmie na siłę, lub teraz ostatnio na modzie obsadzanie osób czarnoskórych, które grają postacie historyczne białe lub po prostu kojarzące się z białymi osobami. To samo tyczy się feminizacji obsad oraz ról. Wymieniłbym bez problemu listę tych złych produkcji, ponieważ w ostatnich czasach wyszło ich po prostu za dużo. Netflix pewnie coś wie na ten temat. Jednak przed tym całym pierdolnikiem pamiętam produkcje filmowe oraz same reakcje aktorskie z genialnymi obsadzonymi czarnoskórymi aktorami. Pamiętam również produkcje filmowe o homoseksualizmie, które zdobywały Oscary i to bez pomocy ruchów LGBT. Pamiętam również genialne role żeńskie, które przyćmiły męskich twardzieli w filmach przed ruchem Me Too. Gracz to dość wymagający klient, nie dający siebie okłamywać. Gracze to również ludzie, którzy kochają kino, interesują się sportem, książkami i po prostu mają większe doświadczenie i obycie w popkulturze niż ludzie, którzy interesują się tylko filmami. Jak wspomniałem wcześniej, graczowi nie wciśniesz kitu. Gracz poczuje kurtuazję i fałszywe zamiary. Dlatego gracze alergicznie reagują na wciskanie hollywoodzkich zapędów do gier. Nie badając dokładnie materiału, od razu spisują je na straty. I niestety ofiarą tego stał się The Last of Us Part 2. Może i Neil Druckmann chciał przekazać swoje ideologiczne 3 grosze, ale jeśli nie mógł się cofnąć od 10 lat w branży, to przynajmniej mógł wykonać inne posunięcie związane z tymi postaciami. Na dzień dzisiejszy gracz obyty, czyli taki co czyta newsy branżowe, interesuje się premierami itd., będzie uważał, że The Last of Us 2 to historia o babochłopie i lesbijce, a zajebisty bohater z poprzedniej części zostaje zabity przez babochłopa. Czy to kłamstwo? Nie, takie są fakty, jeśli interesuje nas opowieść. Czy Abby musiała tak przypakować i czy ma to jakieś przełożenie w scenariuszu i na całą opowieść? Nie, więc po co? Czy Abby nie mogła być na przykład Andrew?
Prawdopodobnie nie, ponieważ postać mężczyzny byłaby jeszcze bardziej znienawidzona po uśmierceniu Joela i pokazanie historii z perspektywy tej postaci już nie byłoby takie zmiękczające. I nie oszukujmy się, ta historia byłaby mniej klikalna. Ale czy gra nie mogłaby się zaczynać od historii Abby i dopiero od śmierci Joela zaczęlibyśmy grać Ellie? Jak najbardziej. Ale marketingowo trzeba by było to jakoś sprzedać, a na okładce już nie mogłaby być tylko Ellie. Trzeba przyznać, że Naughty Dog mogli to lepiej ugrać, a ugrali to trochę skrótowo. Historia jest dobra, nawet bardzo dobra, ale odbiór jej wymaga nieco pokory i trzeba usiąść do niej na spokojnie, a nie po łebkach. To produkt, który w mojej opinii stał się ofiarą trendów na zachodzie i spory kawałek tortu w postaci fanów pierwszej części odbiło się od gry. Mechaniki gry nie będę za bardzo rozpisywał, ponieważ to po prostu upgrade'owany Uncharted 4. Ja osobiście uważam, że gameplay jest bardzo dobry. Strzelanie jest bardzo przyjemne, sterowanie nie jest tak kwadratowe jak w części pierwszej. Grafiki oceniać nie ma sensu, bo mało która gra do teraz może się równać z grafice w The Last of Us 2. Podkreślam, mało która. Być może z trzy gry się znajdą. Jeśli ktoś oczekuje, że gameplay będzie unikalny jak w Soulsach, no to... Nie, no nie róbmy jaj. To nie gameplay miał przykuć uwagę graczy, a opowieść i filmowość. I udało się to twórcom, ponieważ spory czas gry to cutscenki, które dobrze się ogląda. Podsumowując, czy opowieść w grze jest dobra? Tak. Czy opowieść mogła zostać lepiej poprowadzona? Tak, i lepiej gdyby tak się stało. Czy w grze są wrzucone kontrowersyjne ideologie na siłę? Mylnie jest to odbierane? Uważam, że nie. Więc co do cholery doprowadziło, że tak się źle o tej grze mówi? Premiera gry w określonych czasach oraz poprowadzenie fabuły w złej kolejności. Ten materiał jest bardziej o wątku fabularnym niż mechanice i gameplayu, więc podsumowanie dotyczy tylko tego aspektu. A wy co sądzicie? Uważacie inaczej? Jak byście poprowadzili wątek fabularny? I co was tak naprawdę zirytowało w scenariuszu? Ja lecę. Do następnego.